Witam serdecznie Państwa w ostatnich godzinach przed świętem Bożego Narodzenia. Zapraszam na kryminalny przegląd tygodnia. Autorski, subiektywny, nieobiektywny, jak ten świat, jak te wydarzenia kryminalne widzi i myśli nad nimi, czy też ocenia je Dariusz Loranty, emerytowany gliniarz. Spojrzenie na wydarzenia kryminalne okiem emerytowanego psa. Zapraszam do oglądania. Poprzedni przegląd rozpocząłem od dowcipu o tym, jak fajnie być komisarzem, bo wtedy można zaproponować jakiejś uroczej niewieście, kobiecie, czy danego wieczoru chce być pod lub nad komisarzem. Niestety spotkałem się z negatywną oceną mojego poczucia humoru. Dodam, że głównie przespanie. Uzupełniam. Druga część dowcipu brzmi. Gdy pewnego pięknego popołudnia zaproponowałem pewnej pani spotkanie wieczorne z pytaniem, czy chciałaby być pod nadkomisarzem, czy chciała być nadkomisarzem, odpowiedziała: oczywiście, bardzo chętnie, ale pod warunkiem, że będę pod inspektorem. Niestety, inspektorem nie zostałem i znajomość nie była kontynuowana, a więc kobiety mimo wszystko górą. Proszę Państwa, pierwszą sprawę rzucamy na tapetę. Portal W Polityce w części kryminalnej. Fantastycznie dobra i przyjemna wiadomość, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Sąd aresztował, a policja wcześniej dokonała zatrzymania 42-letniego funkcjonariusza służby celnej. No, cóż w tym jest takiego fajnego, że Loranty się cieszy? A to jest to, że od wielu instytucji możemy wiele oczekiwać, różnych aspektów. Natomiast od instytucji bezpieczeństwa, zajmującym się porządkiem i bezpieczeństwem, w tym również tym ekonomicznym, wymagać musimy pewnej dodatkowej rzeczy – uczciwości. Jak ją osiągnąć? Eliminując nieodpowiednie osoby ze służby. I takim szlachetnym przykładem jest nieszlachetna postawa celnika, który nie dość, że informował o tym, kiedy będzie na służbie, prawdopodobnie, to również uczestniczył w obrocie nielegalnym papierosami bez akcyzy. Jego wspólniczka, 53-letnia Dorota, również została złapana na tym procederze, ponieważ ona w obieg wprowadzała te papierosy, które on pozwalał wpuszczać do kraju i prawdopodobnie podbierał z magazynów służby celnej. To dobra wiadomość. Szeregi muszą być czyszczone, tak jak to bywa w niektórych krajach zachodnich, że tam, jeżeli funkcjonariusz powie, czy działa, to wiadomo, że działa słownie i skutecznie. Sukces. Oby jak najwięcej, właściwie jak najmniej takich przypadków, ale żeby do tego dojść, takich przypadków musi być jak najwięcej. Portal Niesamowita Historia. Niesamowity artykuł. Zresztą piórem redaktora naczelnego Marka Skalskiego, śmiem polecać, rzetelna robota. No, artykuł nie jest do końca pasujący na święta, ale czasami jednym z życzeń składanych sobie jest to, żeby był spokój. On natomiast opisuje, jak dochodzono do tego spokoju. Proszę Państwa, jak zgodnie z prawem, z literą, duchem społecznym zabić człowieka. Czyli w jaki sposób wykonywano wyroki śmierci. No oczywiście standardowo zaczyna od powieszenia. Zarzucenie pętli na szyję, zdjęcie podłoża, na którym znajduje się skazaniec, szarpnięcie. Śmierć następuje poprzez zerwanie kręgów, ponieważ 93% ciężaru ciała jest poniżej linii pętli. To jako doświadczony gliniarz, który przeszedł kryminalistykę w praktyce, chciałem Państwu powiedzieć, że pętla na szyi powoduje 3 rodzaje śmierci. To przerwanie kręgów, które się uzyskuje, czy uzyskiwano w okresie wykonywania kary śmierci na szafocie, czyli na tym stryczku skazaniec,
powieszony, zerwane kręgi. Innym jest, proszę Państwa, zagardlenie, czyli wtedy, kiedy tutaj się dusimy, język wychodzi, to poważne, straszne przemiany fizyczne. I trzecie to jest zatamowanie dopływu tlenu do mózgu, śmierć spokojna. No, nie tylko o tych problemach pisze, o zagazowaniu, o gilotynie, no, twórca gilotyny, francuski Gillette, wymyślił to urządzenie, ale ono już 400 lat wcześniej funkcjonowało. No nic, mogę tylko polecić dla ludzi o mocnych nerwach. Strona internetowa TV Republika. No, tym razem międzynarodowo. Odległa nam geograficznie, ale nie tak odległa kulturowo. Australia chwali się tym, że w ostatnich godzinach przedwczoraj skonfiskowano tonę 200 metamfetaminy. Wynik niezły, robi to wrażenie. Proszę sobie wyobrazić, ile setek tysięcy działek mogło to trafić. Żeby było lepiej, informują o fakcie, że policja na gorąco nakryła sprawców w momencie przeładowywania towaru. Gdzie? W dokach stoczni. Sukces. Gratuluję australijskiej policji. To dobrze. Mniej do Europy trafi tego świństwa. Interia. Interia, o czym informują jako wydarzenie tego tygodnia. No oczywiście senator Stanisław Kogut. Postawione zarzuty. Przepraszam. Przygotowanie do postanowionych, że postawienia zarzutów, senator zjawił się w prokuraturze. Sprawa ma ciąg wieloetapowy. Ten słynny senator, który zasłużył, no bardzo powiedzmy to, wesołym zachowaniem na meczu piłkarskim już 4 lata temu, kiedy w słowach celnych i dosadnych dopingował sędziego do sprawiedliwego według niego oceniania futbolistów jego drużyny, której był prezesem, zasłynął aktualnie tym, że fundacja, którą współprowadził z synem, chyba ma trochę za kołnierzem. No nie za kołnierzem, a na koncie. Prawdopodobnie, bo w takim wypadku należy tak określać, przyjmował wymierne korzyści materialne w zamian za załatwienie różnych spraw. Szacunek do władzy, zamykanie swoich lub przynajmniej, tak jak w tym momencie, stawianie ich w stan przedoskarżenia, czyli tuż przed postawieniem zarzutu, świadczy o tym, że ręka sprawiedliwości i oko Temidy jest ślepe, a ręka jest skuteczna. Nie wiem, jak zakończy się sprawa, ale sam fakt tego działania budzi pewien szacunek. Nieważne, skąd pochodzisz, nieważne jak działasz, ale jeżeli coś złego robisz, kara cię spotka. Syn senatora już ma kontakt z aresztem śledczym w okolicy Krakowa. Chyba nie jest to miła sprawa. Portal Onet, ten zupełnie dla odmiany, pisze o wydarzeniu dotyczącym senatora. Ale zupełnie innego niż senator tamten poprzedni. Tamten był z jednej partii, ten jest zupełnie z drugiej, całkiem innej zresztą, stojących po dwóch stronach barykady. No, pan senator Maciej Grubski może się spodziewać czterech zarzutów. Jednego korupcyjnego, drugiego, proszę Państwa, w zakresie nieujawnienia stanu majątkowego. Czasami tak jest, że jak mamy za dużo pieniędzy, nie mamy jak ukryć po rodzinie, gdzieś zakamuflować, a przyjdzie nam wypełniać deklarację majątkową, w przypadku senatorów obowiązkową, to czasami próbujemy mniej podać, żeby nie robiło wrażenia, że na senatorskim wikcie nagle przybyły nam setki tysięcy złotych. Najsłynniejszy przypadek tych deklaracji to jest o samolocie. Pewien paliknot zapomniał wpisać. Pan senator ma dosyć mocnych zarzutów może się spodziewać, dlatego że był wiceprzewodniczącym Komisji Obrony. Istnieje duże domniemanie, iż ujawnił parametry przy zakupie broni. Czyli ktoś, kto uzyskał tą informację o tych parametrach, gdy je wpisał lub spełnił, właściwie jak spełnił te parametry dla tej broni, wygrywał przetarg. Grube pieniądze. Były to jednostki specjalne Wojska Polskiego. Gruba sprawa. Senator, jeden i drugi, jest niewinny. Będzie winny. W momencie,
skazania i uprawomocnienia wyroku sądowego. Wirtualna Polska informuje. Zatrzymano mężczyznę z mieczem samurajskim. No cóż, zachęcam jednak do odwiedzenia Wielunia. Już jest bezpiecznie. Został zatrzymany. Desperat poruszał się z mieczem samurajskim. Wezwana policja, no tam dobijał się do rodzinnego domu. Przybyła na miejsce policja, jednak bez użycia przymusu bezpośredniego przekonało go do poddania się i oddania samurajskiego miecza. Zanim jednak do tego doszło, mężczyzna machał mieczem i zbliżał się do policjantów. Wyciągnięcie broni jednak spowodowało powrót do rzeczywistości. Nasz dzielny Ronin przestał zakłócać porządek publiczny, grozi mu do 10 lat za czynną napaść na funkcjonariuszy wykonujących prawne czynności służbowe. Niestety sankcji za to nie dostanie, ale z całą pewnością dostał nauczkę do przemyślenia. Miecz samurajski na ścianę. Wieluń już do odwiedzenia. Na koniec bardzo dobra wiadomość z mojego przeglądu. Proszę Państwa, od lipca nie będziemy musieli mieć przy sobie prawa jazdy, ubezpieczenia i dowodu rejestracyjnego z tytułu dokonanego przeglądu własnego samochodu. Policja za pomocą środków technicznych, rejestrów komputerowych, rejestrów w przestrzeni netu będzie mogła zweryfikować tylko i wyłącznie na podstawie dowodu osobistego, którego obowiązek należy posiadać przy sobie. No, jest jeden haczyk. To nie w Polsce. Choć dla Polaków. Dla Polaków mieszkających na Wieleńszczyźnie to bardzo dobra wiadomość, ponieważ państwo Republika Litewska wprowadza to od lipca. Wiadomość z portalu radia z Nadwilii. Mieszka tam 350 tysięcy Polaków, którzy przebywają tu w Koronie, tam u siebie na Litwie, więc jest to dla nich dobra wiadomość. Dla nas, no jeszcze chwila postępu przed naszą policją trwa i ta chwila się wydłuża. Ponieważ to jest dobre rozwiązanie, te rejestry już funkcjonują, policjanci powinni mieć dostęp, legitymują nas w trakcie kontroli drogowej i stwierdzają, czy jesteśmy posiadaczem tego samochodu, o przeglądzie, o ubezpieczeniu, jaką kategorię prawa jazdy posiadamy. No to panowie rządzący tym krajem, przepraszam, feminizm, rządzący tym krajem, doganiajmy Litwę. Szanowni Państwo, dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na przyszły tydzień, gdzie będzie rozszerzony przegląd tygodnia, bo tak naprawdę obejrzymy dwa przeglądy. Przegląd ostatniego, tego noworocznego, tego starorocznego, ostatniego tygodnia oraz obejrzymy kryminalny przegląd całego roku. Dziękuję Państwu, zachęcam do oglądania i do zobaczenia kryminalka.pl. Żegnam. Zachęcam do oglądania kryminalki.pl. Zachęcam do oglądania kryminalnego przeglądu tygodnia. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.